Michał Nowak, witam w kolejnym odcinku magazynu sportowego Telewizji Dami. W miniony weekend o punkty w swoich ligach grali piłkarze Radomiaka i Broni. W dwóch radomskich drużynach Leclerc, Moja Radomce i Hydrotraku wykryto natomiast zakażenia koronawirusem. Swój mecz awansem rozegrają z kolei we wtorek siatkarze Ceradu, NA i Czarnych Radom, którzy ostatnio pauzowali. Zajrzymy też na murawy niższych lig piłkarskich oraz sprawdzimy, jak w Tunezji poradziła sobie tenisistka Weronika Falkowska. Zapraszam na przegląd wydarzeń sportowych ostatnich dni. Przedstawiciele dwóch radomskich zespołów występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych, czyli Leclerc, Moja Radomki Radom i Hydrotraku Radom, mają pozytywne wyniki testów na koronawirusa. W związku z tym zarówno siatkarki, jak i koszykarze przebywają na kwarantannie. W obu przypadkach to zakażenie przechodzą jednak łagodnie. Dziewczyny przechodzą raczej łagodnie. Te, które mają oczywiście pozytywne wyniki i tak samo członkowie sztabu szkoleniowego. Z tego, co mi wiadomo na dzień dzisiejszy, część dziewczyn i ludzi ze sztabu zejdzie z kwarantanny już tak naprawdę w poniedziałek, a ci, co mieli pozytywne wyniki, mogą trenować już w środę. Zawodnicy czują się dobrze, przebywają teraz w izolacji domowej. Siatkarki były na kwarantannie już przed poprzednim weekendem. Koszykarze pozytywne wyniki otrzymali natomiast w piątek 16 października. Radomianie mają 8 próbek z wynikiem pozytywnym i dodatkowo jeden wynik nierozstrzygnięty. W związku z tym zaplanowany na niedzielę 18 października mecz za Stalem Eneą BC Zielona Góra został przełożony na inny termin. Podobnie jak zaplanowany na 25 października pojedynek z WKS Śląskiem Wrocław. Kiedy więc koszykarze wrócą na parkiety Energa Basket Ligi? I myślę, że zawodnicy dojdą szybko do siebie, do pełni zdrowia i kolejne mecze będą już zgodnie z planem. Siatkarki Leclerc Moja Radomki miały 10 października grać z Grot Budowlanymi Łódź na wyjeździe, a 16 października u siebie z Developresem Skyres Rzeszów. Oczywiście oba te spotkania zostały przełożone na inne terminy. Nie wiadomo jeszcze, czy zaplanowany na 26 października wyjazdowy pojedynek z DPD Legionowią Legionowo dojdzie do skutku w tym terminie. Tak naprawdę o tym to zadecyduje lekarz klubowy, który monitoruje stan zdrowia zawodniczek. Całe szczęście nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, żebyśmy ten mecz rozegrali. On jest konkretnie w poniedziałek. Aczkolwiek też bardzo się zastanawiamy, czy nie lepiej wrócić do rytmu treningowego i meczowego jak najszybciej. Nawet kosztem może i gorszej naszej formy w tym meczu. Czy ten mecz rozegramy w poniedziałek? Są też opcje, żeby go przesunąć o dzień, dwa. Żeby przepracować cały tydzień już po zejściu z kwarantanny lub go odwołamy. Także tutaj naprawdę wszystko jest pod kontrolą lekarza i jesteśmy w stałym kontakcie i z prezesem Legionowi i z prezesem Zagłomnym z PLS-u i podejmiemy taką decyzję, która będzie na pewno dobra dla wszystkich, a przede wszystkim dla zdrowia naszych zawodniczek. Jeżeli do meczu z DPD Legionowią dojdzie w pierwotnym terminie, to odbędzie się on w Legionowie w poniedziałek 26 października o godzinie 17:30. Radomiak Radom sezon 2020-2021 rozpoczął znakomicie, bo od 3 zwycięstw z rzędu. Potem jednak przyszły 3 kolejne porażki. Piłkarze z Radomia w poprzedni weekend nie zagrali z GKS-em Tychy, natomiast Odra nie dała szans Koronie i triumfowało w Kielcach 2-0. W miniony piątek oba zespoły spotkały się w bezpośrednim pojedynku w Opolu. Dość mocno w składzie Zielonych eksperymentował na ten mecz Dariusz Banasik, trener Radomiaka. Kapitanem drużyny po raz pierwszy w historii występów w zielonych barwach został Mateusz Cichocki. To oznaczało, że na ławce dla rezerwowych zasiedli zarówno Maciej Świdzikowski, jak i Leandro Rossi. Za to w drużynie od pierwszych minut zadebiutował Mateusz Bodzioch. W pierwszych minutach Radomiak oddał inicjatywę gospodarzom. Już w 11 minucie po strzale Sebastiana Boneckiego z rzutu wolnego piłka trafiła do siatki Mateusza Kochalskiego. Obie drużyny nie prezentowały zbyt szybkiego tempa. W pierwszej połowie Radomiak nie oddał ani jednego celnego strzału. Po przerwie Zieloni trafiali już w bramkę rywala. Próbowali Artur Bogusz, Mateusz Lewandowski czy Karol Angielski. W 66 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Mike Karwot. Na ostatnie 20 minut trener Banasik na plac gry wpuścił Leandro i Karola Podlińskiego. To przyniosło efekt. W 77 minucie Podliński był faulowany w polu karnym, a 11 na gola zamienił Leandro i mecz zakończył się podziałem punktów i remisem 1-1. Już w środę 21 października Radomiak zagra w Pruszkowie zaległy mecz 4. kolejki z Puszczą Niepołomice. Początek o godzinie 17. Zieloni rozegrali do tej pory 7 spotkań w Fortuna pierwszej lidze. Zdobyli w nich 10 punktów i zajmują 10. lokatę w tabeli. Prowadzi ŁKS Łódź z 22 oczkami na koncie. Tabele zamykają GKS 1962 Jastrzębie i Sandecja Nowy Sącz, które do tej pory zdobyły zaledwie po punkcie.
Ostatni raz Ceratena, a czarni Radom zaprezentowali się na parkietach siatkarskiej Plus Ligi 10 października w Zawierciu, kiedy przegrali z tamtejszym Aluronem CMC Wartą 0-3. Po tym spotkaniu mieli rozegrać domowy pojedynek z Kuprum Lubin i wyjazdowy z MKS-em Będzin. Do obu jednak nie doszło. Zostały przełożone na inne terminy ze względu na koronawirusa w ekipach rywali. Kolejne starcie wojskowi mieli rozegrać dopiero 24 października u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Nie wiadomo jednak, czy do tego meczu dojdzie w tym terminie, bo w ekipie rywali również wykryto koronawirusa. Cerat Enea Czarni jednak postanowili rozegrać awansem we wtorek 20 października pojedynek z 16 kolejki, a więc już z rundy rewanżowej, ze Ślepskiem Malów Suwałki. W ekipie z Podlasia także jakiś czas temu wykryto zakażenia, ale drużyna jest już zdrowa i gotowa do gry. Mecz rozpocznie się w hali Mosiru przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu o godzinie 17:30 we wtorek 20 października. Ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd, pojedynek odbędzie się bez udziału publiczności. Weronika Falkowska wystąpiła w dwóch finałach w turnieju ITF w Monastyrze w Tunezji. Niestety oba Radomianka przegrała, ale i tak może mówić o sukcesie. Zawodniczka Akademii Tenisowej Masters Radom przegrała w finale singla z trzecią rozstawioną w turnieju Argentynką Marią Lourdes Carle. Wcześniej Radomianka szła przez turniej jak burza, eliminując wyżej klasyfikowane zawodniczki. Weronika Falkowska pokonała kolejną Estonkę Elenę Malginę, Szwajcarkę Marię Metro, w ćwierćfinale Ines Ibou z Algierii i w półfinale Yvonne Caval Ramirez z Hiszpanii. Weronika Falkowska wystartowała też w deblu, grając w parze z Niemką Lizą Ponomar. Polsko-niemiecki duet wygrał w ćwierćfinale z parą Margarita Ignatajewa z Łotwy, Elena Malgina z Estonii. Natomiast w meczu półfinałowym rywalkami Weroniki Falkowskiej i Lizy Ponomar były Łotyszka Daria Semenestaja i Rosjanka Ekaterina Wiśniewskaja. Polka i Niemka zwyciężyły 6-2, 7-5. W finale Weronika Falkowska i Lisa Ponomar uległy pierwszej rozstawionej parze Barbara Gaticia z Chile i Rebeka Pereira z Brazylii. 6-3, 6-7, 15, 17. Czwarty bezpośredni mecz pomiędzy Bronią Radom a Zniczem Biała Piska zakończył się takim samym rozstrzygnięciem co trzy wcześniejsze. Z kompletu punktów cieszyli się goście, którzy wygrali różnicą jednej bramki. Choć drużyna Broni przed tygodniem niespodziewanie wygrała w Aleksandrowie Łódzkim z jedną z czołowych drużyn ligi, to wynik ten zupełnie nie zrobił wrażenia na Zniczu. Piłkarze tego zespołu ruszyli z impetem w starciu z Bronią. Już w czwartej minucie o sporym szczęściu mogli mówić gospodarze, czyli zespół z Radomia. Kolejne emocje nastąpiły w 21 minucie, gdy faulował w polu karnym Damian Machajek, a arbiter podyktował jedenastkę. Z decyzją nie mógł się pogodzić trener gospodarzy, czyli Artur Kupiec, który za dyskusję z sędzią otrzymał czerwoną kartkę i musiał udać się na trybuny. Rzut karny pewnie wykorzystał Bartosz Giełażyn. Szkoleniowiec miejscowych miał duże zastrzeżenia do pracy arbitrów w tym pojedynku. Dzisiaj według mnie to nie był poziom na tą ligę, jeżeli chodzi o pracę całej trójki sędziowskiej. Mam nadzieję, że obserwujący ten mecz pan obserwator no, wystawi taką, bym powiedział, uczciwą notę dla tych panów i tak jak szybko awansowali do tej ligi, tak szybko chciałbym, żeby w niej nie było. W 44 minucie było już 0-2. Zupełnie nieatakowany przed polem karnym znalazł się Giełażyn, który drugi raz w tym meczu trafił do siatki. Kontaktowy gol padł w 62 minucie. Z dystansu na bramkę strzelał, a w zasadzie wrzucał piłkę Piotr Stefański, ale fatalny błąd popełnił bramkarz gości Adam Radzikowski, który na śliskiej murawie przy próbie interwencji sam wepchnął futbolówkę do siatki. Obie drużyny miały jeszcze swoje sytuacje w końcówce, ale wynik nie uległ już zmianie i Broń przegrała ze Zniczem Biała Piska u siebie 1-2. I na to byliśmy przygotowani. Przygotowani byliśmy też na trudne warunki, jeżeli chodzi o płytę i warunki na zewnątrz, tak? Bo wszystko przy padającym deszczu, przy grząskiej nawierzchni i to nie sprzyja grze w piłkę nożną. W tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi Broń Radom po 11 rozegranych meczach ma na koncie 12 punktów i plasuje się na 15 miejscu. W 12 kolejce spotkań w piłkarskiej czwartej lidze oba radomskie zespoły zdobyły punkty. Zamójnie pokonało KS Warka 4-3 i wciąż ma miejsce w czubie tabeli. Podopieczni trenera Marcina Sikorskiego zajmują trzecią pozycję, ustępując tylko Mazowi Mińsk Mazowiecki i Pilicy Białobrzegi. Natomiast zamykający czwartoligową tabelę Radomiak 2 zdołał zremisować wyjazdowe spotkanie z Podlasiem Sokołów Podlaski 1-1. O zwycięstwo w lidze okręgowej postarali się piłkarze Centrum Radom. Drużyna Dariusza Różańskiego pokonała na
wyjeździe Iskrę Gust 2-1 i jest na 7. miejscu w tabeli. Trwa dobra passa drużyny Młodzika Radom, występującego w drugiej grupie A-klasy. Zespół trenera Łukasza Glisty wygrał tym razem na wyjeździe z Powałą Taczów 5-2. Radomianie są wiceliderem, ustępując tylko 2 punktami SKS Potworów. Natomiast mecz pierwszej grupy A-klasy KS Potworów Broń 2 Radom został przełożony. Tym razem nie grały piłkarki Hydrotraku Radom. Podopieczne Wojciecha Pawłowskiego miały pojechać na mecz z Trójką Staszówka Jelna, ale mecz został odwołany z uwagi na zakażenie koronawirusem w ekipie rywalek Radomianek. O punkty walczyły za to trzecioligowe piłkarki Zamłynia. Niestety przegrały na własnym boisku 0-2 z Muksem Tomaszów Mazowiecki. Zamłynie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli pierwszej grupy trzeciej ligi, mając na koncie zaledwie 1 wygraną i 5 porażek.